Witam wszystkich, tu Hikomikos i w tym filmiku pokażę Wam moją kolekcję czego? Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire przypinki. Tak, jak byłem na turnieju Supernova Blast 3 we Włoszech w Mediolanie, Nintendo było oficjalnym partnerem tej imprezy i rozdawano właśnie takie przypinki w takich paczuszkach. Każda paczuszka zawierała jednego Pikachu. W mojej saszetce był to Pikachu PHD, czyli profesor. Bardzo fajnie wyglądają te przypinki. Są wykonane z takiej jakości metalu jak właśnie przypinki ligowe Pokémon, jednak są one znacznie większe. Tak, tu jest Pikachu PHD. Takich właśnie udało mi się zdobyć kilka. Tutaj jest na przykład Pikachu Pop Star. Kolejny profesor. Tutaj mam jeszcze jednego Pop Star nieotwieranego. Zostawiam go sobie w kolekcji. Tu niestety jeden nie przetrwał próby przeniesienia i się złamał, odczepiła się agrafka od niego. Oprócz tego jest jeszcze tak, tu ten profesor się powtarza, taki Pikachu, ten jest kawaii, prawda? Taka różowa. Oraz ten walczący. Wszystkie przypinki to cosplay Pikachu. I tu już mi się powtarzają. Bardzo ciężko było je zdobyć. Jednak niektórzy chcieli się chętnie zamieniać za karty. Najtrudniej było zdobyć różową. Niektóre z nich osiągały nawet cenę około 10 euro za sztukę. Jeśli ktoś chciał się za nie zamieniać od razu. Tak wygląda moja kolekcja. A właśnie w tych saszetkach można było je zdobyć. Nie wiem, czy będzie możliwość zdobycia ich w inny sposób niż jakieś imprezy Nintendo. Może oni wymyślą i dodadzą je do preorderów Omega Ruby Alpha Sapphire. Tego jeszcze nie wiadomo. To był taki ekskluzywny dodatek na tej imprezie. Może więcej informacji na ten temat znajdziemy w przyszłości. Tak wygląda kompletna kolekcja 5 przypinek cosplay Pikachu. Jeśli macie jakieś rzeczy związane z Pokemonami i chcecie się ze mną zamienić, wejdźcie na moją stronę internetową www.hikomikos.pl i skontaktujcie się. Widzimy się w kolejnych filmikach. Na razie. Cześć.